Hanna i ja Saprocki z synem no wychodzę z knajpy, piosenkarka rodzi lada moment, zdjęcia. Hanna to niekwestionowana królowa ekstrawaganckich stylizacji. Fani nie mogą narzekać na brak inspiracji ze strony artystki. Ostatnio paparazzi przylapali piosenkarkę z ukochanym oraz ich synem, jak wychodzą z jednej z kalifornijskich restauracji. Artystka miała na sobie futro, do którego dobrała bielizniane halko oraz czapkę. Przypominamy, futrza story Hanna i neonowy Saprocki wędruje z synem do włoskiej knajpy, zdjęcia. Fani Rihanny, niestety, będą musieli jeszcze trochę poczekać na nową muzykę artystki. Po ogłoszeniu występu na Super Bowl, internauci spekulowali, że piosenkarka zaprezentuje nowe wydawnictwo oraz ogłosi trasa koncertowa. Tak się nie stało. Gwiazda pochwaliła się natomiast druga ciaza. Od czasu występu na Super Bowl Rihanna koncentruje się głównie na odpoczynku i odwiedzaniu modnych knajp. Ostatnio widziana byle w towarzystwie partnera w swojej ulubionej restauracji Giorgio Balgi, która znajduje się w Santa Monica w Kalifornii. Na tę okazję piosenkarka wybrała czarno-biała stylizację. Ubrana była w długą oversize'ową bluzę z napisem Wu-Tang, pod którą można dostrzec przezroczysta sukienkę. Do tego dobrała świecace, diamentowe naszyjniki, kilka dużych pierścionków. Cała stylizację dopełniały okulary. A Saprocki nie odstawał od piosenkarki i równie postawił na czern. Na wspólną kolację raper założył czarna skórzana bluzę z kapturem, do której dobrał spodnie w tym samym stylu. Na głowie miał czapkę z daszkiem z białymi elementami. Syn pary został ubrany na biało, przez co rzucał się w oczy najbardziej. Nawet mama Rihanny, która była obecna na kolacji, wpasowała się w stylizację córki i zięcia. Jedynymi elementami różniącą się od innych były szal Burberry i torebka w kolorze czerwonym. Jak oceniacie stylizację całej rodzinki?